10 genialnych polskich aut. Zaznaczam, będziemy tutaj się opierać na prototypach samochodach, które nie weszły do ogólnej sprzedaży. PZ Inch 303, prototyp samochodu terenowego opracowany w państwowych zakładach inżynierii w Warszawie. Pojazd opracowywany był w latach 1937-1938. W 1938 roku zbudowano w PZ Inch prototyp samochodu terenowego o dobrych właściwościach terenowych. Samochód był przewidziany jako wóz dowódczy, zwiadowczy, patrolowy, łączności do transportu lekkich ładunków oraz jego ciągnik do holowania armat. Brały one udział we wytrzymałościowych rajdach doświadczalnych. Trasa rajdu dobrana została w taki sposób, aby pojazdy poruszały się w najtrudniejszych warunkach na drogach polnych, bezdrożach, piaskach. I niezamarzających bagnach przy silnym mrozie do około minus 25 stopni Celsjusza. Samochody wykazały pełną przydatność eksploatacyjną i zostały skierowane do prób w oddziałach wojskowych. Po bardzo pomyślnych próbach samochód został zatwierdzony do produkcji seryjnej. Do produkcji jednak nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej, jednak prototypowe egzemplarze uczestniczyły w wojnie obronnej 1939 roku. Micros MR300, polski samochód osobowy o bardzo uproszczonej budowie produkowany w latach 1957-1960 przez WSK Mielec. Wyprodukowano 1728 sztuk. Mikrus z założenia miał być tanim, masowym autem. W 1960 roku, gdy produkcja mikrusa dobiegła końca, w biurze konstrukcyjnym opracowano w czasie 10 dni prototyp o nadwoziu pickup. Miał on być odpowiedzialny za dyrektywę władz państwowych, która żąda od fabryk samochodowych wytwarzania małolitrażowego auta dostawczego. Zapotrzebowanie polskiej gospodarki oceniono na 100 tysięcy takich pojazdów. Pojazd mógł przewieźć ładunek do 200 kg. Zachowano identyczne zespoły jezdne jak w wersji osobowej. Nad skrzynią ładunkową można było rozpiąć prezentową opończę na rurowatych pałąkach. Ten projekt, jak wcześniej, kabrioletu nie doczekał się realizacji. Gdyby jednak tak było, to byłby to bardzo ciekawy egzemplarz w historii polskiej motoryzacji. Smyk, prototypowy polski mikrosamochód opracowany w 1957 roku w warszawskim biurze konstrukcyjnym przemysłu motoryzacyjnego. W założeniach powstać miał możliwie najtańszy mikrosamochód mieszczący cztery osoby w systemie 2 plus 2, to jest dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Dojście do tylnego siedzenia było możliwe tylko po złożeniu przedniego siedzenia pasażera. Za drzwi służyły odchylana ku dołowi pokrywa przednia, by boki karoserii mogły przenosić Obciążenia zaś sam kształt karoserii nie wymagał głębszego wtłoczenia. Samochód nie posiadał bagażnika, zaś na desce rozdzielczej znalazły się tylko prędkościomierz, kontrolka ładowania akumulatora i przełącznik kierunkowskazów z kontrolką. Planowano rozpoczęcie produkcji smyka w Szczecinie, jednak do produkcji seryjnej zatwierdzono samochód Micros MR300. Smyk został wyprodukowany przez SFM tylko w serii próbnej w ilości 17 egzemplarzy. FSO Syrena, sport, prototyp polskiego samochodu sportowego, zbudowanego na koniec lat 50. XX wieku w fabryce samochodów osobowych w Warszawie. Miał charakter studium możliwości stylistycznych i technicznych fabryki i nie wiązano z nim planów produkcyjnych. Samochód uznaje się za jedną z najważniejszych legend polskiej motoryzacji. Zobaczcie, przecież on jest piękny. Gdyby był produkowany na masę. To nie wiadomo, co by się stało z polską motoryzacją. Może by się rozrosła. Po prezentacji samochodu w ramach tzw. czynu majowego fabryki w dniu święta pracy 1 maja 1960 roku, samochód stał się sensacją i był szeroko opisywany w polskiej prasie motoryzacyjnej, szczególnie w tygodniku Motor. Kilka dni po prezentacji samochód przetestowano. I pojawiło się wiele wad prototypu, ale i niespodziewane zalety, jak choćby pewne prowadzenie. Wskutek nieprzemyślanej decyzji, stojący w magazynie samochód został komisyjnie zniszczony wraz z szeregiem innych prototypów dla zwolnienia przestrzeni garażowej. Według relacji projektu pojazdu, pracownicy ośrodka próbowali ocalić prototyp. Aktualnie istnieje wiele rekonstrukcji tego pojazdu. Serena 110, prototypowy samochód osobowy klasy kompaktowej zbudowany przez polskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne FSO w latach 60. XX wieku. Był to jeden z pierwszych samochodów o nadwoziu hatchback na świecie. Pomimo nowoczesnej konstrukcji osiągów na światowym poziomie w latach 65-66 wykonano około 20 samochodów serii próbnej przeznaczonych do prób drogowych, a prace nad Sereną 110 porzucono ze względu na zakup licencji na Fiata 125P. Gdyby Serena 110 powstała byłaby ostrą konkurencją dla Golfa. WSK Gacek, polski prototyp samochodu przeznaczony dla niepełnosprawnych, opracowany w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku na podstawie zapotrzebowania ministra zdrowia i opieki społecznej w 1965 roku, został stworzony przy współudziale pracowników Politechniki Krakowskiej, Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie oraz Zespołu Pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy przygotowali projekt Plastyczny Pojazdu. Twórcy pojazdu otrzymali w 1965 w 70 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Prace nad Gackiem zostały jednak wstrzymane. FSM Beskit Polski samochód koncepcyjny o jednobryłowym nadwoziu zaprojektowany na początku lat 80. XX wieku w ośrodku badawczo-rozwojowym samochodów małolitreżowych Bosmal w Bielsku Białej. Łącznie powstało siedem egzemplarzy tego modelu w czterech wersjach. Z przyczyn ekonomiczno-politycznych nigdy nie rozpoczęto seryjnej produkcji. Powstało 7 prototypów tego pojazdu, z czego jeden został rozbity w próbie zderzeniowej, a sześć przechodziło próby drogowe. Po 1989 roku władze nakazały zniszczenie prototypów, jednak... Inżynierowie nie wykonali polecenia. Beskida można dziś oglądać m.in. w Muzeum Motoryzacji w Warszawie. Dokumentacja została zniszczona wcześniej, gdyż musiał on ustąpić miejscu licencjonowanemu Sikłoczęto. FSO Wars, prototyp kompaktowego samochodu osobowego opracowany w latach 1981-1985 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w celu zastąpienia modelu Polski Fiat FSO 125P. Wars opracowany został w ramach przyjętych w 1981 roku przez FSO założeń dotyczących przyszłych produkcji. W fabryce w Warszawie. Poszukiwano wówczas możliwości wprowadzenia do oferty nowoczesnego samochodu spełniającego wymagania ówczesnego rynku. FSO Wars zaprezentowany został po raz pierwszy na początku 1986 roku przedstawicielom prasy na zamkniętej konferencji. Oficjalna prezentacja miała miejsce w Warszawie w październiku 1986 roku, gdzie przedstawiono dwa prototypowe egzemplarze tego modelu. Badanie stworzonych pojazdów prowadzono w 1987 roku. Dalsze prace konstrukcyjne zakończono w w związku z zaawansowaniem rozmów z koncernem Fiat oraz brakiem środków finansowych. Intral Lubo, prototyp samochodu dostawczego firmy Intral, który miał zostać wprowadzony do produkcji seryjnej w 2007 roku, jednak z powodu bankructwa firmy nigdy do tego nie doszło. Firma Intral, należąca do rosyjskiego biznesmena, po przejęciu w 2003 roku zakładów DW, Motor Polska postanowiła wszcząć projekt zastąpienia Lublina nowym modelem. Lubo cechuje się odważną stylistyką nie tylko karoserii, ale także i wnętrza, gdzie zestaw wskaźników umiejscowiono na na środku deski rozdzielczej, podobnie jak w LDV Maxus. Karoseria LUBO jest podwójnie ocynkowana przez co Intral chciał zapewnić wieloletnią gwarancję na żywotność karoserii. Elipsa, mały polski samochód o napędzie elektrycznym, który został zaprezentowany po raz pierwszy w 2007 roku w Łodzi na wystawie w Łódź Art Center. Pomysłodawcą stworzenia marki samochodu Elipsa jest kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Makary Stasiak. Projektantem nadwozia samochodu jest Paulina Stępień, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, szefem zespołu technicznego projektu Zbigniew Szklarski. Zakłady naprawcze taboru kolejowego w Radomiu są przygotowane do produkcji na poziomie do 1000 sztuk tego pojazdu rocznie. Prace koncepcyjne nad pojazdem pochłonęły ponad 700 tysięcy złotych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie ostatnio dość obszernie poruszałem temat faszyzmu zarówno argentyńskiego, jak i światowego. W tym omawiamy ofiary różnego rodzaju faszyzmu w różnych miejscach na świecie, w różnych okresach. Cześć!